września. Gościnie w Radia Września 93,7. Karol Krzeszowiec, dzień dobry, witam w programie Gościniec Radia Września. Dziś się przeniesiemy się, mentalnie przynajmniej, do kraju kwitnącej wiśni, a to za sprawą naszego dzisiejszego gościa, pani Natalia Kitamura. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Natalio, pani jest wrześnianką. Tak. Urodziłam się w Poznaniu, co prawda, ale byłam tam tylko 2 dni. I to są dobre 2 dni. Ma pani dobre wspomnienia z Poznania? Nie pamiętam ani jednego dnia stamtąd, poza studiami. Ale września rozumiem, że w pani pamięci została. Oczywiście. To teraz przyszedł chyba czas na to, żeby słuchaczom wytłumaczyć, dlaczego przeniesiemy do kraju kwitnącej wiśni. Otóż pani Natalia, szanowni państwo, pomyślała sobie kiedyś, że wyjedzie do Japonii. I jak dużo czasu spędziła pani w Japonii? Obecnie mieszkam tam 7 lat. 7 lat. Jak to się zaczęło? Skąd fascynacja Japonią, krajem kwitnącej wiśni? To te wiśnie sprawiły? Nie wiśnie. Na początku w ogóle nie była to Japonia stricte. Po prostu mój brat starszy, Szymon, fascynował się mangą i anime, przede wszystkim anime, czyli tak w skrócie powiem japońskimi bajkami, jak to się mówi u nas w kraju. I kiedy ja byłam po prostu mała, bo on jest ode mnie 8 lat starszy, nie pozwalał mi oglądać polskich dobranocek, tylko właśnie japońskie na kanale Polonia 1. I tak to się zaczęło. Mojemu bratu potem przeszło, a ja zaczęłam grzebać, że tak powiem, w temacie i chciałam się dowiedzieć, skąd są te bajki tak zwane. I ta bardzo charakterystyczna kreska. Tak. I te tematy. Mhm. I tak właśnie odkryłam Japonię. Japonia to jest dla nas szok kulturowy w porównaniu do Europejczyków wszystkich, prawda? Więc tam takie mam wrażenie. Nigdy nie byłem. Może mi się uda, ale mam wrażenie, że wszystko wywrócone jest z naszego punktu widzenia do góry nogami. Trochę to prawda, tak. Powiem szczerze, że po 7 latach ja już tak tego nie zauważam. Ale pamiętam taką anegdotkę, że jak przyjechałam do Japonii pierwszy raz, to po tygodniu kłaniałam się nawet z sygnalizacji świetlnej. Po prostu tak. Zmieniało się na zielone, rozumiem, a ja się kłaniałam. Rozumiem, tak. Że takie gesty gdzieś automatycznie. No dobrze, ale czy Japończycy kłaniają się sobie, to jest oznaka tylko szacunku, czy dzień dobry, czy to jest na porządku dziennym, czy tylko w określonych sytuacjach? Na porządku dziennym. Raczej do widzenia niż dzień dobry, bym powiedziała. Ale na przykład przyjaciółki, które się żegnają, potrafią się kłaniać po 15 razy, zanim się rozstaną na stacji na przykład. No, mężczyźni polscy są znani z tego, że potrafią się odprowadzać 15 razy. Więc tutaj jest podobieństwo. Jest. No i japońscy mężczyźni też, chociaż oni się raczej nie odprowadzają, tylko po prostu śpią gdziekolwiek po drodze. Na ławeczce. Też. Chociaż nie zawsze. Oni nawet na jakimś murku, na drążku. I nie jest to jakoś widziane jako przejaw, nie wiem, złego zachowania? No nie, bo niestety picie w Japonii po pracy wśród tak zwanych salarymenów, czyli tych takich japońskich biznesmenów, jest na porządku dziennym. A że oni głowy nie mają zbyt silnej do alkoholu, to niestety szybciutko padają. Za wcześnie jest na to, żebyśmy rozmawiali o alkoholu, przypominam, tuż po godzinie 8:00. Ale dobrze, pani Natalio, fascynacja kreską, mangą zaczęła pani grzebać, kopać. Kiedy pani wyjechała do Japonii i jak wyglądało to pierwsze zderzenie? I trzecie pytanie od razu, żebyśmy tak polecieli. Co spowodowało, że została pani w tym kraju? Więc postanowiłam wyjechać w roku 2012, ponieważ chciałam po prostu ten kraj zwiedzić. I spakowałam plecak, kupiłam bilet z pomocą kolegi, który jest podróżnikiem też, i pojechałam na cały miesiąc. Znała pani choć kilka słów w języku japońskim? Tak, kilka słów, ale niedużo, naprawdę niedużo. I właśnie miałam taki problem, teraz sytuacja jest troszeczkę inna w Japonii, bo teraz jest dużo angielskiego, czy na stacjach metra, czy gdzie indziej, natomiast wtedy nie było prawie w ogóle. I bałam się tego, jak będę w stanie zapłacić za bilet, bo nie znałam liczb po japońsku po prostu, nie umiałam liczyć. I tutaj taką małą wskazówkę właśnie może dam ludziom, co zrobić. Nauczyłam się po japońsku, jak zapytać o cenę biletu i potem nauczyłam się, jak powiedzieć, proszę mi to zapisać. Więc zawsze każdym razem pytałam o cenę biletu i prosiłam... Jak to brzmi? Kaite kudasai. To jest... proszę zapisać. Aha, proszę zapisać. Tak, a na przykład ile kosztuje bilet do Akihabary? Akihabara made ikura deska? Ja bym powiedział, że coś z deską, ale dobra. No, tak jak mówiłem, jest to szok kulturalny. Tak. Kontynuujmy. No więc właśnie, wyjechałam na miesiąc i już po 4 dniach praktycznie no, wiedziałam, że chciałabym tam zostać na dłużej, bo bardzo mi się podobało po prostu Tokio jako miasto, bo ja pojechałam do Tokio, bo też jest chyba to ważne, ponieważ no, Japonia to nie tylko Tokio, a ja mieszkam w Tokio od zawsze, znaczy odkąd tam przyjechałam. I po prostu bardzo mi się podobało, no i pewnego dnia zgubiłam się na moście, ponieważ właściciel mojego hotelu, w którym mieszkałam,
dał mi mapę po japońsku w krzaczkach tak zwanych. Ja nic nie rozumiałam z tego i po prostu chciałam iść do takiego sklepu. U nas w Polsce to się nazywa Wszystko po 5 zł. Chciałam tam kupić jakieś pierdołki do przeżycia. No i stałam z tą mapą i miałam ją do góry nogami, czego nie wiedziałam, próbując znaleźć ten sklep. I podszedł do mnie pewien Japończyk i zapytał po angielsku, czy potrzebuje pomocy. Powiedziałam, że owszem. No i tak zaczęliśmy rozmawiać, on pokazał mi ten sklep i to był właśnie mój przyszły mąż. Ale po tym miesiącu wróciła pani do Polski, czy już pani... Tak, wróciłam do Polski. No praktycznie na rok. Na rok. W tym czasie mój przyszły mąż przyleciał też do mnie, mnie odwiedzić i potem postanowiliśmy, że chcemy być razem. No i trzeba to było jakoś zorganizować formalnie, że tak powiem, i postawiliśmy na ślub. W Japonii? Tak. Według japońsko-polskiego obrzędku. Obrządku. Obrządku nie było, bo był to ślub cywilny, że tak powiem. Ale jakieś tam tradycyjne na pewno elementy się pojawiały. Z jednej i z drugiej strony. W Japonii, jeśli chodzi o ślub cywilny, po prostu idzie się do urzędu i stoi się w kolejce z tymi samymi ludźmi, którzy odbierają dowód osobisty albo prawo jazdy. Także romantyzmu zero. Natomiast potem, chyba po tygodniu, mieliśmy przyjęcie. Na statku mieliśmy taki rejs dwugodzinny i tam, bo w Japonii nie tańczy się na weselach, tam nie ma takich wesel w naszym rozumieniu, tam po prostu jest takie przyjęcie dwugodzinne przy stoliku na siadówka tak zwana, a później dokładnie, może nie dokładnie, ale prawie rok później zrobiliśmy przyjęcie weselne w Polsce. I to był szok kulturowy dla mojego męża. Odpłaciła pani. Tak. No dobrze, największe różnice, pani zdaniem, pomiędzy właśnie kulturą naszą, europejską, no weźmy polską konkretnie, a japońską, co najmocniej szokuje? O kurczę, powiem szczerze, że tak po 7 latach to już ciężko... Ale z pierwszych dni, kiedy była pani w Japonii, pomijając naprawdę niezrozumiałe dla nas pismo, język, który wydaje się nie do wypowiedzenia, chociaż pani posługuje się nim już chyba bardzo dobrze, w porównaniu do innych mieszkańców Wrześni na pewno. Co spowodowało taki pierwszy szok? Wysiada pani na dworcu w Tokio i... No właśnie i tak... Niczego nie można znaleźć, tak? Bo nic nie można przeczytać. Mówię, wtedy nie było jeszcze angielskiego. Ludzie właśnie w obsłudze na przykład na lotnisku też nie mówili wtedy po angielsku. Teraz już jest inaczej. Kiedyś nie, więc mieli takie karteczki na przykład, gdzie mieli liczby, trzeba pokazać swój wiek, gdzie się chce jechać, takie rzeczy. Ludzie są też dość sztywni, bym powiedziała. Japończycy są bardzo wycofani, bardzo tacy powściągliwi. Trochę tak mało jest takiej naturalności w nich, bardzo mało. Ale jednak mało. Ten Japończyk jeden podszedł do pani i spytał się, czy potrzebuje pani pomocy. No tak, ale... Padła mu pani w oko od razu. Podobno, tak powiedział. Natomiast mój mąż 12 lat spędził w Ameryce. I to jest pewnie też ta różnica, bo taki typowy Japończyk podejrzewam, że tego by nie zrobił. Więc to też jest taka duża różnica. No, co tam jeszcze takiego można... Jeśli chodzi na przykład o obsługę w sklepach. To był szok, ale pozytywny. Bardzo pozytywny, bo w Japonii obsługa w sklepie jest zawsze miła, uśmiechnięta. Zawsze. Co by się nie działo, oni mają zawsze uśmiech na twarzy, zawsze oni witają klienta, nie odwrotnie. Klient nie musi nic mówić, kiedy wchodzi do sklepu. I tego mi zawsze brakuje, jak wracam tutaj. A co jest najpiękniejszego w Japonii? Świątynie szintoistyczne. Właściwie to chramy, bo to nie są świątynie. Świątynie są buddyjskie, a chramy są szintoistyczne. Warto odwiedzić tak odległy kraj? Warto, uważam, że warto. Szczególnie w sezonie właśnie kwitnięcia wiśni, to jest bardzo piękny sezon, ale robi się wtedy bardzo gorąco. W ogóle nie polecam podróży do Japonii latem, absolutnie nie, bo tam jest tak gorąco. Temperatura dochodziła na przykład w tym roku do 43 stopni w Tokio, a wilgotność do 98%, także nie polecam. Darmowa sauna. Dla nas szok kulturowy i szok związany również z klimatem. Tak, tak dokładnie. I polecam na przykład jesienią. Wrzesień, październik może nawet. Wrzesień to jeszcze jest gorąco, październik tak. Też jest taka piękna jesień w Japonii. Pani Natalio, to wypada mi tylko życzyć, a jak po japońsku będzie wszystkiego najlepszego? A to zależy z jakiej okazji. Na dalszą drogę życia. Czy jest takie ogólne? Szczerze powiem, to nie wiem. Takiego za to nie znam. A dobrze, wszystkiego, wszystkiego najlepszego do jutra? Dobrze, na nowy rok. Tak. Za chwileczkę mamy nowy rok. Proszę tak, pozwolić mi złożyć pani i słuchaczom życzenia najlepszego w nowym roku po japońsku. Postaram się. Okej. Okay. Akemashite. Akemashite. Omedeto. Omedeto. A na przykład w tego dobrego z okazji urodzin to tanjobi omedeto. Tanjobi omedeto, czyli omedeto to jest tak jakby... Tak... Gratulacje. Gratulacje, okej, okay, w porządku. A jak powinienem podziękować pani za rozmowę? Albo... A nie, do widzenia. Sayonara.
Sayonara. Uprzejmie dziękuję za wizytę w studiu. Naszym gościem była Natalia Kitamura, mieszkanka Wrześni. W tej chwili mieszkanka Japonii, która jest na małym urlopie w swoim rodzinnym mieście. Dziękuję również. Gościnie w Radio Wrześni 93,7. 93,7. 93,7. Radio Wrześni. Najlepsze, polokalne.